And I don't hate it, no. Która opcja jest lepsza? Ta? Czy ta z drugiej strony? Zaraz wam pokażę. To jest ta numer jeden, ta z lewej. Ta wersja numer jeden. A czy może bardziej wam się podoba wersja numer dwa? Ja tutaj specjalnie wyjdę na tą stronę i to wygląda w ten sposób. Także możecie zagłosować, to jest dwójeczka, czy tamta jedyneczka. Piszcie w komentarzach, czy też możecie w karcie. Hej, witajcie, jestem Kasia i dziś zaczynamy kolejną przygodę, drewnianą przygodę moją tutaj. Hej, tu Milki i Pixel dzień jest ze mną. Dobry. Hej, tu Milki, no tak, to ja. Hej, tu Milki. Nie, no dobrze, no Kasia, spokojnie. Spokojnie, okej. Okay. Pięknie. I co? Dzisiaj trzeba zrobić kolej. Kolej, która, moi drodzy, będzie normalnie łączyć koniec z końcem. To znaczy... będzie sponsorowany przez Milki i Wojana. Okej, no, patrzcie. Dokładnie. Więc... co? Bo tu jest taka piękna droga mostowa. Która jest zdirta. Zdirta i trzeba to zrobić inaczej. Trzeba tu wybudować piękny most oraz dodatkowo prowadzić kolej. Kolej, jednośladową kolej, która będzie płynąć i jechać w jedną i w drugą stronę, bo generalnie będzie ostro. Komunikacja na tym serwerze do tej pory odbywała się w łódkach, ponieważ wszyscy... Czemu mi się Adobe Premiere włączył? Boże, dlatego mi reagowało. Ja nie mogę z ciebie, na serio, już się nie mogę. Klikłem coś na tym. Się dziwię, czemu mi laguje? Bo wszyscy tu pływają, bo wszyscy na wyspach mieszkają. Patrzcie, tam mieszka Wojanowa nowa. Wojan, tu Wojo. Tam jeszcze jakiś Palion mieszka. Tu mieszkamy my z Milki. A tam Pixel buduje swoją Wenecję. No i co? I trzeba to wszystko skomunikować. Więc dziś zabieramy się za most łączący tutaj piękne krajobrazy. A, jeszcze jedna rzecz. Proszę mi nie niszczyć tych drzew, bo one są ładnie podświetlane. Rozumiem. W każdym razie, ja proponuję zrobić most ogólnie z drewna i zrobić po prostu tutaj obok, tak. Jak tak, będzie obok. Ta kolej, to zrobić tak... wąski, nie? Taki chodnik, zupełnie tylko, wąski. Że... i taki tak. Jednokratkowy chodniczek i płotek. Dokładnie, taki, że wiesz, stary. Że jedzie wagonik, ale można przejść sobie tak minimum. Zgadzam się, nie no. Zgadzam. Najlepszy, najlepszy stu... plan tak, generalnie. Tak, 100%. Zabieramy się za siekiery i idziemy mnie ciąć. Znaczy drzewo ja już ciąć. Mam diaksi, kurde, diaksi, masz jedzenie? Kurde. Patrz, ja mam cały wygląd diamentowy jak kunie. Właśnie widzę, kurcze. No. Kurcze, dziewczyna kurcze. I niby ma lepsze te... Nie mów kurcze, bo się skurczysz, mój drogi. O, już bardziej się nie da, sorry. Tam płyniemy, na tamtą wyspę przed nami, tam jest dużo... No nie wpływaj w nas, co ty robisz w ogóle tutaj? Dobra. I co, i tniemy cokolwiek, po prostu, tak o. Ej! I czemu atakujecie tego pająka biednego? Pajączek, tniemy co popadnie. Jasne. Ej, dajcie am, proszę was. Chodźcie, wracajmy, bo już się ściemnia. Wystarczy nam to, co mamy. Tam jeszcze w bazie mamy. Tutaj już endermany się pojawiają obok. Nie mamy w ogóle w tym. Mamy drewno, co ty? Nie mamy drewna? Nie. To co ty zrobiłaś z całym drewnem? Ojoj, szkielet! Czekajcie, bo ja się zgubiłem. Tu nic nie widać. Stary, bo ja jestem pod ostrzałem. O, dobra, mam czerwoną polnię. Widzę cię. Czekaj, Milki, przypłynę po ciebie. Czy masz... Ja też jestem tutaj. Dobra, masz łódź, to dawaj. Pływam. No mam łódź. To każdy na swoją i ten, idziemy spać i rano zabieramy się za budowę. Dobrze, tego dobrze. Właśnie mostu. Zgadzam się z tą w 100% w ogóle, nie? Tylko Pixel nie masz łóżka, przykro mi. Ja mam sposób na spanie na tym serwerze. Tak? Patrz, ja się położę tutaj na dole. No, ale to śmiesznie wyglądało, tak kliknął i zniknął. Okej, myślę, że wstał nowy, piękny dzień. Jesteśmy już gotowi, aby rozpocząć budowę. Najpierw trzeba definitywnie skończyć z tym tutaj, co mamy aktualnie. Po prostu rozwalić to. Ej, czekajcie, czym się rozwala? Kilofem się rozwala? Tak. Ale dziwnie, przecież to się robi... Aha, bo z żelaza. No tak. Dobra, to ja zacznę już tutaj produkcję. Ej, w sumie to ten dirt niech zostanie, bo on się przyda. No to w czas to no to fajnie. Chyba, że zrobimy nieco niżej tą kolej. Ej, właśnie od tamtąd? Nie, bo tam... Skąd by ruszała w sumie? Znaczy się, bo to będzie tak, ej, że chcemy, żeby krążyła bez przerwy. Ja proponuję, znaczy w ogóle niech ona zejdzie w pewnym momencie pod wodę, bo nad wodą jak będzie tak... pod wodą jak będzie płynęła, to słabo to... No dobra, ale... Nad wodą jak będzie płynęła, to słabo to tak będzie. Jak pod wodę? Więc niech zejdzie w pewnym momencie pod wodę. Po prostu. Co? Jak? Wiesz, o co mi chodzi, żeby zrobić tunel ze szkła. No ale to potem. Czy teraz? No tak. No. Znaczy, nie teraz, nie w... ten odcinek może być nad wodą na przykład, nie? No dobra, to tak właśnie chcę. Ale na przykład jak tam popłyniemy, to pod wodą już. A ja się kompletnie nie znam na budowaniu, macie wszystko to, co zebrałam, proszę. Dobra, mamy drewno. Jeszcze, dobra. Wiesz, skąd most wiesz co, startował? Ja przerobię wszystko na te. Dobra, ja myślę, że na tej wysokości to może iść, tak? A to zrób takie podparcie jakby. Niech to idzie na tej starej wysokości, Kasze. Czyli, że stąd? No dobra, w sumie, okej. No tylko, że zrobimy takie jakby, że wiesz, rusztowania. Ej, czekaj, tym. Ale... Te tory idą nie bezpośrednio na moście, tylko obok mostu, tak?
To znaczy nie, one będą szły tutaj, a obok zrobimy jeszcze taką malutką, jednokratkową ścieżkę. Nie, bo ja chciałem tak, generalnie miałem taki no. zamysł, że będzie normalnie most pieszy, a obok będzie most taki... A to ja myślałem, żeby właśnie głównym środkiem transportu była kolej, a obok była co najwyżej taka techniczna część, żeby można było przejść, jak się coś popsuje. Jeruna. Doskonale! A, jest jeszcze pomysł taki, żebyśmy zrobili na przykład tutaj normalny most, a na dole kolej. Albo na odwrót. Ty Beskitu, tak jak jest w Warszawie no, ten! No, to jest dobre. Ale jestem Robimy to! Ale czemu tylko teraz ten most slabu? Trzeba przerobić w takim razie, rozwalić go. Bo jest bardzo płaski, tak nie może być. No właśnie. Halo. Dobra, zabieram się za budowę, tylko mam za dużo itemów. Dobra, mam skrzynię. A to jak nie będzie płaski, to jak ty chcesz pod tym kolej postawić też? To trzeba zrobić tradycyjnie, podpory tutaj, takie... Nie wiem, jakie to ma być szerokie, nie za szerokie. Myślę, że to tak na 3 kratki szerokości. Tutaj, tu. Ej, Kasze, to ten most będzie w wodzie szedł. Żeby to była jakaś normalna wysokość. Na 3 kratki szerokości, tak? Spoko. Chyba, że... A jakie robisz? W sensie, w jaki sposób to robisz? No cały czas do przodu. A nie lepiej na przykład tutaj teraz dać, bo jak się zwała, płotek? Chyba, że płotek będzie takie, wiesz, obramowanie tego. Tak, to tak. Dobra. Tylko wiesz, że teraz będzie zablokowana droga morska w ten sposób. Ale to może zrobić taki ruchomy most, stary, jak jest taka, wiesz, tama. O, że... jak ty chcesz, żeby tory się przesuwały? Nie no, żartuję, ale wiesz, no to będzie trzeba płynąć inną stroną, naokoło. Dobra, to słuchaj, możemy wyznaczyć nawet boje w sumie kiedyś, objazd, jak się pływa łódkami, stary, łukami, bez kitu, ty! No. Yeah. Ale normalnie łukowa. Minecraft prawdziwe życie teraz leci. No, skądś to kojarzę, stary. To też ładnie wyglądało, nie? Bo wiecie, design musi być... Dobrze mówisz. Profeska, kurde. Symetrycznie te filary tworzyć, tak na przykład co raz, dwa, trzy, nie, cztery, jak się robi płotki w tej wersji? Sześć. Na dwa ten, aha, tak, dobra, na samym widzę, środku no. dajesz patyki, a z opowiem. Ale faza. Dwa, trzy, cztery, pięć. I co pięć tych, tak? O nie, tu trzeba będzie. Dobra, zrobię tę podporę od tego. Od tego dolnego poziomu. Oj, bo jest za głęboka woda, żeby tyle marnować tego. No. Tak troszkę. Dobra. Ciach. Ciach. Co ty zrobiłeś? Ciach. No co? To, że kto? Nieważne, no ten Kasza coś zrobił. Bo ja myślę, żeby patrzcie, to będzie tak szedł płotek, to tutaj będzie jeszcze strefa dochodzenia taka konserwatorska jakby, nie? Mhm. To tutaj będzie tor, a to będzie takie techniczne przejście i tutaj płot też stawimy. Dobra. Oj. Ale ja ci tutaj obliczam. Czekajcie, bo coś jest nie... Aha, dobra, bo tu jeszcze... Dobrze jest, tutaj będą tory szły, a tutaj taki pas... Ale czekaj, techniczny. Jest dwupasmówka czy jednopasmówka? Nie, jednopasmówka, tylko że tutaj będzie pas techniczny. A tu co? Tu trawa. Nie, czy... A nie no, tutaj nie będzie jakby, no wiesz, tutaj jakby bez celu, bo dalej nie idzie już ten most, nie? Tu na tej kratce co będzie? Tutaj stacja, no. Ale patrz, też bo... kawałek stacji, nie wiem, tablicę, cokolwiek, Kasze, ogarnij się. Nie wiem, wymyśl coś. Bo będziesz miał cały pas ciągle tutaj. Znaczy nie, tutaj nie poprowadzimy już. Tu będzie wagonik już sam szedł. Dobra, nie wiem o co chodzi, zróbmy to. Tak logicznie myśląc, bo przecież to musi krążyć w kółko. No. I dobra, zróbmy tak, że z lewej i z prawej. A nie, bo zrobimy ten, przecież objazd zrobimy po wszystkim, to nie dwupasmówkę, no. Nie będzie zawracało, tylko to będzie leciało wokół bez przerwy. Ale można zrobić dwa pasy w jedną stronę jak coś. Ale po co dwa pasy w jedną stronę? Aż takiego ruchu chyba nie wiem, będzie. Żeby marnować na przykład surowce. No dobra, to w sumie mnie przekonało. No widzisz. I od razu zaczyna się. Aha, dobra, mam jeszcze 30. Tutaj. I to musi być generalnie coraz... Nie, dobra, tu jeszcze nie. Coraz wyższe. Ale to będzie ładnie wyglądać. Ja już jestem normalnie zafascynowana tym wszystkim, nie? Normalnie aż poczułem tą Warszawę tutaj. Tylko czekajcie, bo jedzenie mi się skończyło, a ja nie mam co żreć. Ta jedna marchewka to dużo mi nie da, ale dobra. Jest to. Dobra, jakby kolej jest dostawiona, nie? To on musi sobie tutaj już zbudować na własną rękę. No tak. Ale jakby my tory wszędzie dostawimy. To każdy właściciel domku niż sobie zbuduje na własną rękę, my tylko do sieci go podepniemy, nie? Spoko, ej, dobry pomysł. Jakby to był ten, jak podepniemy go do sieci, nie? Dokładnie. Ej, dobra, to Kasze, może tutaj zrobimy stację w takim razie, bo tu jest takie puste pole i przejście może gdzie? Być. Tu, ale to... Czekaj, no gdzie ty jesteś generalnie, bo... Ej, tu, że w tym miejscu, no, ej, w sumie no, tutaj dobre. Stację, bo to pasuje. A co chcecie? Co chcecie? Tutaj stacja. Tu stację. Super, mi też, jest idealnie, uważam, no. że jest tak samo. Ja myślałem, żeby to podpiąć tam, ale tutaj to też mi niestety bardzo pasuje. Tam można zrobić jeszcze w sumie... A nie, bo tam jest stacja łódkowa tak no, naprawdę. Tu się ej, tutaj przepływa? Możecie zrobić... Patrz, tu się tutaj przepływa zrobić i się zmienia transport. Na to. No, to jest taki parkuj i jedź, nie? Takie coś. Dokładnie. Parkuj i jedź. Czekaj, jakby to nazwać? PKP i PK... Polskie Koleje Łodziowe, tak właśnie. No tak. To dobrze brzmi, niech będzie PKL Polskie Koleje Łodziowe. Ej, słuchajcie, chodźcie tutaj na chwilę, bo ja mam wypadł na taki pomysł, żeby na górze zrobić coś takiego, że zrobić płotki
I te płotki, w sensie co filary, i te płotki dawać co filary, i tak coraz wyżej dawać te płotki. Czekaj, ja sobie to muszę zwizualizować. Czekaj, a, o to chodzi. Czekaj, no tak, jeszcze raz. Żeby było to taki, wiecie... Jak? To tak, bo to da fajny efekt taki, jakby jak? Tam było głębiej. Płotki w sumie, tutaj. Nie? Tutaj płotki, w sensie, żeby dawać tej płotki cały czas i te filary coraz wyżej i automatycznie płotki też coraz wyżej. No tak, 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 właśnie to... Tak chcesz zrobić też, dobra, okej. Okay. Tylko, że to było tak równo, no nie, w miarę. To musi być wyżej jeszcze nawet, bo to powinno być co jeden, powinien być coraz wyższy, tylko musimy wyznaczyć środek najpierw i potem się tak, dobra, to ja się zajmę tym środkiem, od pierwszego filara będę liczyć. Najpierw trzeba wszystkie filary zrobić i wtedy się no dobra, no to zacznijmy od tych filarów. Tak, jak widzicie państwo, jest już ranek, mamy nową dostawę tutaj drewna, byliśmy się przejść. Czego nie widzieliście, bo po co, ale patrzcie. Robimy teraz co? Aha, trzeba dokończyć te filary i generalnie mam 5 pork chopów, więc ja je wsadzę do pieca, bo nie mogę biegać totalnie nic. Mam ziemniaki w tym. Lol. Dobra. Ach, jedzenie. W końcu pięknie. Będę najedzony. Coś z tym trzeba zrobić, Miki, bo naprawdę, bo tu jest tragedia z tym jedzeniem. Pixel, ty się zajmij no, tym, to jest racja, tutaj racja. Tą stacją, a my skończymy tutaj te filarki. Które powinny być... I tutaj jeszcze jeden, tu jest ostatni filar. Tak, tu jest ostatni. Last. Weź tam zrób podejść jakiś. Dobra, pięknie. Ideolo. Zepchnął mnie, kurde. Haha, nie, Hamsko. Samo się zepsuło. Znaczy zepchnęło, nieprawda. Dobra, i ten jeden musi być wyżej, o jedną kratkę jeszcze. Tu i tutaj, dobra, no i teraz jest perfekt. Dobra, kontynuujmy to w takim razie. Niech to i tak będzie. Pixel, ty już tam tory wyłożyłeś, czy ja ci nie dałem tych torów? Wiesz co? Znaczy ty... Ja dostałem od Milki kilka, dobra, ale trzymaj. Bardzo brakło generalnie. O kurde, dobra. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. No, i musimy pięknie. Coś zrobić z tym jedzeniem, bo serio nie mamy. Ja już od tęczami się żywię. Ja też. A ja nie, ja po prostu się nie żywię. Po prostu nie biegam. Po prostu oszczędzam energię słoneczną. A teraz jest noc, więc może być problem, nie? Ale to będzie wielki most, kurczę. No raczej. Największy na serwerze! A nie jedyna? Nie, są tu inne mosty, ale takie malutkie. A, faktycznie, już pamiętam, dobrze. Weź mi tutaj uzupełnij też lukę tą, zobacz, bo tu mam lukę. Dobra. Dzięki, normalnie, ale byś tutaj zrobił, no wow. Po prostu jestem pod wrażeniem swoich umiejętności, naprawdę. Ja też. Kurczę, jak ja to ci dałem, tam ten jeden płot. No i właśnie nie wiem, które wyglądają lepiej, taka ściana z tego, czy takie z dziurami, bo w sumie te z dziurami wyglądają naturalnie, a ta ściana to wygląda jakby to była jakaś taka ochronna ściana. Wiesz co, trzeba to sprawdzić, ja idę ten, łódką zobaczyć to, jak to będzie wyglądało. Ale jeszcze mam jeden pomysł, taki dosyć szalony, że tak powiem. Ciach. Szalony, boy, crazy boy. Dokładnie, jak mój burmistrz też jest szalony. Mam wrażenie, że to po lewej bardziej wygląda jak most, bo chroni bardziej, mam wrażenie, przed wypadnięciem w ogóle. Dobra, widzowie, dziękuję wam za oglądanie. Możecie zadecydować, która opcja jest lepsza, ta czy ta z drugiej strony, zaraz wam pokażę. To jest ta numer jeden, ta z lewej. Ta wersja numer jeden. A czy może bardziej wam się podoba wersja numer dwa? Ja tutaj specjalnie wyjdę na tą stronę i to wygląda w ten sposób. Także możecie zagłosować, to jest dwójeczka czy tamta jedyneczka, piszcie w komentarzach. Czy też możecie w karcie. No i co, dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli odcinek wam się podobał. Wpadajcie do Milki oraz do Pixela. Tam będą kolejne odcinki, na przykład z tej serii. No i co, trzymajcie się. Cześć! Cześć!